Ale na tyle, co uczenie się na błędach innych. Ej, to się dało zrobić, a teraz nie mogę? Dlaczego? Widzę, co myślę, że to jest jakiś bug po prostu. No bo... Tu jest bug zdecydowanie, bo skoro jedną dźwignię mogłem zrobić... A, to dziwne. Czekajcie, jak ja podpłynę? Kurde, no. Może jakoś bokiem po prostu. Tak, tu jest bug. Trzeba z dużej odległości bokiem. To nie jest fajne, szczerze. Albo to jest jakiś taki bug z sugestią. Wiecie, żeby zrobić dobrą kolejność po prostu. No. Ale wiecie, czego też na przykład bardzo żałuję? Jak poznałem bardzo wiele osób w... Że co? To już jest otwarte? Ej, wiecie co? Ja kurwa nie ogarniam tej gry, naprawdę. Chyba, że to były dwie jedyne dźwignie, które dało się przyciągnąć. Wiecie, czego żałuję? Osoby, które poznałem w życiu, czy to w... O, kluczyk. Czy to w pracy... Underwater Chamber Key. Więc mamy piękny artefakcik. Żałuję tego, że takie osoby, które poznałem w życiu, czy w pracy... Kolej... Mhm, dziękujemy, kurwa. Kurczę. I wydają się super inteligentne, super świetne i nawet nadają na takich samych falach jak my. Ale traci się okazję poznania tych osób, bo chce się z tą osobą gdzieś się spotkać, pogadać czy coś takiego. I te osoby mają jakąś taką blokadę i spotkałem takie osoby 3 co najmniej. I to jest strasznie przykre. Ja jestem, jak wiecie, taką osobą, która nie to, że legnie do kontaktu do innych. Bo ja mam... Ja mam dużo znajomych, bym powiedział, że mam nawet wystarczająco, ale ja lubię czerpać od innych osób wiedzę i w ogóle lubię się zadawać z innymi osobami. Kurwa. Rekin. Po prostu lubię poznawać nowych ludzi, tak? Niekoniecznie w kwestii przyjaźni czy związku. Po prostu lubię się otaczać ludźmi. I czasami po prostu takie... No byłem tutaj przed chwilą. I można się zasmucić po prostu takim czymś, że... Ma się wrażenie, że można z kimś nawiązać super kontakt, a tu pupa, krótko mówiąc. Ej, won! Nie, muszę go zabić, słuchajcie, bo on mi chyba blokuje przejście. Jak to mówił cygan... Wielka straż, kurwa, zapierdalają za moje pieniądze z renty. Kurwy jebane. Tak, mówił cygan z torunka. No. Tędy musimy pójść. I teraz, moi kochani, musimy znaleźć tamto wejście, które znaleźliśmy za pierwszym razem. I tam mamy kluczyk. Nie wiem, czy ja za pierwszym posiedzeniem nagram całego tego let's play, ale powiem wam, że jak na ślepo, to byłaby dla mnie niesamowite osiągnięcie, bo... Wiecie, jak ja gram na ślepo. No właśnie, teraz wszyscy powiedzieli, no jak debil. No i tutaj macie rację, w ogóle śliczne rybki. No a w ogóle muszę wam się pochwalić, bo nie wiem, czy wam mówiłem, byłem w Amsterdamie z moim kumplem Ernestem, w którym wynajmuję mieszkanie. Było świetnie ogólnie. Nie paliłem, a dlaczego? Dlatego, że tak się spiłem, że jakbym zapalił, to chyba na kosmos, znaczy ten na księżyc odleciał. Więc przegapiłem szansę, ale myślę, że na pewno jeszcze będzie nie jedna okazja, żeby tam pojechać. Ale ogólnie każdemu zdecydowanie polecam. Świetne miejsce. Bardzo sympatyczni ludzie. Co najlepsze było to, że tam wszędzie, w restauracjach, w pubach, koty sobie normalnie śpią, leżą, wszystko, nie? Także to jest taki fajny klimat. No i no żarcia, zjadłem tam takie jakieś kulki mięsne.
Jezu, czy to wszystko musi być tutaj pozamykane wszędzie? Także jakoś dużo tradycyjnej kuchni nie zjadłem, ale do kuchni mięsnej były świetne z sosem curry, także teraz, przepraszam, momencik, łyczek winka. I ogólnie dzisiaj będę gotował spaghetti, bo właśnie mój kumpel Ernest wraca z Polski, bo pojechał do Warszawy. Warto byłoby coś na przywitanie ugotować, żeby nie było, że tak, wiecie, z pustymi ręcyma przy ten. A co to jest? Łoma? Po jaką cholerę? Okej, no mam łom, ale cały czas nie rozwiązuje to mojego problemu z tym, z tamtym nieotwartym statkiem. No okej, zrobiłem bardzo ważną rzecz, dosyć trudną, ale w sumie nic mi to nie dało. O mój Boże! Czy ten Tomb Raider zawsze musi być taki trudny? A może tym crowbarem da się tutaj coś zepsuć? No cóż. Chyba się nie da. Ogólnie żyję w słodkiej nieświadomości mojej ilości miejsca na dysku, którego mam jeden, bo nie mam rozdzielone na kilka partycji, czy tam patrycji, jak to się mówi. Także nie wiem, mam nadzieję, że mi nie przerwie filmiku i będę musiał potem kombinować. Bo mi się naprawdę, powiem wam, bardzo fajnie nagrywa, tak już dawno mi się nie nagrywało. Tutaj byliśmy, prawda? Tak. Dobra, będzie kolejne cięcie. Przepraszam was za to. Sprawdzę, ile mam miejsca na dysku i zaraz do was wracam. Okej, jestem z powrotem. Mam 26 GB. To jest dużo i niedużo. Także jeszcze chwilę pogram. Potem skompresuję odcinek, pierwszą część. I potem nagram dalszą, więc już pewnie dzisiaj wieczorem, jak już będzie po winku, więc nagram do momentu, w którym mi się winko nie skończy, czyli w sumie już niedużo. Cholerka, no coś mi tutaj blokuje. No ale tak się zastanawiam, co ja z tym łomem mogę zrobić? W ogóle łom, kurczę, ukryty za jakąś... to jest ta sama dziura? Chyba, no. Łom ukryty za jakimiś w ogóle dziwnymi drzwiami na dnie morza. Doceniam kreatywność autorów, ale trochę mnie zarazem przeraża. Okej. No to jesteśmy w punkcie wyjścia z powrotem. W sumie nie osiągnęliśmy za dużo. Nie, no słuchajcie, mogę popróbować, czy przypadkiem na przykład nie da się jakieś drzwi otworzyć łomem pod wodą. Kto wie, może już na tych nowoczesnych custom levelach można takie rzeczy robić, bo za czasów starych custom leveli no tak się nie dało niestety. Ale kto wie. Mi się zdaje, że tutaj jak się odpompuje wodę, to się da, ale kurczę. Bo tak to tutaj, słuchajcie, wygląda, jest po boku zerwane, tak jak było w Tomb Raider 4. Ale jak tutaj tę wodę wypompować? Wiecie co, ja spróbuję jeszcze raz przetegować tę dźwignię, co była po drugiej stronie. Może to jest po prostu jakaś czasówka. Na przykład zdążę się, słuchajcie, wbiec. Zamkną się wrota, jakoś woda się wyssa, nie wiem, może jakaś śluza tam jest. Co chodzi o pogowie autora, ja nie mam zielonego pojęcia, ale wszystko jest możliwe, czyż nie? Gdzie była ta dźwignia? Czemu się mi przycinasz tak bezczelnie, no? A
Ale wiecie co, gdybym ja tak dużo biegał i pływał jak Lala, to miałbym tak świetną sylwetkę. W ogóle moim marzeniem, z takim skrytym marzeniem jest zapisać się na siłownię ogólnie. Ale jakoś mi to nie wychodzi. Niestety różnych. A słuchajcie, a może rozwalić harpunem na przykład? Też się nie da. No masakra. A już tak ładnie szło, słuchajcie. A tu znowu dupa. Wiecie co, zrobię jeszcze jeden wielki research całego tego tutaj obszaru. Bo coś tutaj musi być, ja to czuję w swoich nóżkach po prostu. Coś tutaj musi być. Za jakimś krzakiem, za jakimś wodorostem czy inną rybką. Na pewno coś będzie. Wiecie, za czym się stęskniłem ostatnio, słuchajcie? Szymek Czarodziej 3D. Nie zrobię z tego remastera, czy tam relet playa, ale ostatnio sobie po prostu przypomniałem tam fajną muzyczkę i klimat, który tam cały był. Taki jeden wieczny podtekst seksualny. O kurde. A, to jest to samo, tak? Jeden wieczny podtekst seksualny tej całej grze, to było świetne. Czy nie jesteś przypadkiem transwestytą? Ten tekst tej grze, no po prostu mnie rozwalił. Ej, tutaj... No, Jakub Krajnik, brawo! Kurwa, nagroda tysiąclecia dla ciebie. Tysiąclecia. No. Brawo, świetnie. Już się myślałem, że się nie otworzy, bo mi się gra zaczęła przecinać. Ale dlaczego mi się przecina, cholerka? Mogłabyś mi się przestać przecinać, będę bardzo wdzięczny. No. To w nagrodę weźmiemy sobie, moi kochani, łyczka wina. No ogólnie ciekaw jestem, ile z moich widzów mieszka w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to tak jak kiedyś wspominałem na blogu, z przyjemnością się spotkam. I pozdrawiam bardzo serdecznie Smoczycę, z którą wczoraj rozmawiałem na Messengerze. Jezus Maria, znowu kombinacja. O, tu się da otworzyć. A, bo już jesteśmy na statku, okej. Okay. Smoczyce. I pamiętaj, Smoczyco, że moc jest zawsze z tobą. Nie załamuj się i tak dalej. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że Smoczyca obejrzy ten filmik. Ja ogólnie próbuję Smoczycę namówić do powrotu na nagrywanie let's playów, ale niestety ciężko mi i jej to idzie. Jezus Maria, ląd! Tak! Boże, jak cudownie. Czasem jakie tutaj trupy będą chodzące. Mamy krzesełko na dzień dobry. I co najważniejsze, mamy klucz, żeby to otworzyć. Wyobraźcie sobie, jakbym tego klucza kurwa nie zabrał. To bym się tutaj błąkał cały czas bez sensu. Jak Lara... Jezus Maria. Sorry. Jak Lara śmiesznie tupie tutaj. Dobra. Przesuniemy klocek. Nic nam to nie daje. Przesuniemy pozostałe klocki i ogólnie czuję, że to będzie ostra łamigłówka, żeby się dostać do jakiegoś tam pomieszczenia. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo fajny ktoś miał pomysł, żeby znowu zrobić level taki typowo statkowy z
statko zatopiony. A widzicie, mówiłem, że się przyda. Bo dwójka oferuje świetny klimat, ale pod względem grafiki, jeżeli grało się w to już 10 tysięcy razy, no to już tak nie bawi, prawda? Okay, czy teraz sobie zablokuję drogę? Może nie. Jeżeli to wypchnę bardzo do przodu, to... to powinno być ok. Także moja kochana Takamaso, jeżeli sądzisz, że ten let's play już nie jest taki fajny jak ostatnie, bo nie gadam już tyle o alkoholu i ogólnie myślę, że prowadzę bardziej Jakubowy komentarz niż kiedyś, to zostaw suba. Czy tam komentarze, czy coś tam. Ja czemu się tego nie da otworzyć? Jakaś zapadnie, ja to czuję. Wiecie co, czekajcie, ja to przesunę bardziej tutaj. I wtedy tam tutaj i będzie wszystko ok. Kicia cichutko. W ogóle tak, Ernest ma kicie, także wszyscy pozdrawiamy serdecznie kicie, Mirabelkę i ona właśnie miauczy. Potęskni za Ernestem, ale już niedługo zobaczy się z Ernestem za niedługi czas. No. Tak jakby wszystko będzie git, jak to mówi Barbara Quartz. No Lara, chwytaj to. Ciągnij tego kloca. Jesteś tego warta. Nie wiem, czy... nie wiem, ile z was kojarzy ogólnie filmik Two Girls One Cup. Na pewno całkiem spora i dość widzów. I ile z was kojarzy stronę Sadistic? I ogólnie był taki piękny filmik nawiązany klimatem do Two Girls One Cup. I ogólnie tam było napisane ten tekst, tak jak ten koleś śpiewa. Dziewczyn lubią brąz, a słońce o tym wie. Więc jeżeli sobie to znajdziecie na Sadistico, to będziecie mieli ostrą bekę, także polecam. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Ogólnie nie polecam nikomu tego słonka, bo to niszczy banie. I to ostro. O, apteczka. Ale jak ktoś zna, no to już bardziej bani się nie niszczy. Ale słuchajcie, to jest piękne, jak to światło wpada przez te morskie głębiny. Tutaj się nic nie dotrze. I okej, kolejny pokój, kurwa, bez wyjścia. O, dobra, widzę dźwignię. Nie oszukata mnie tak łatwo. Nie ma tak łatwo. I słuchajcie, najgorsze jest to, że znowu muszę siku. Dobra, okej, jestem z powrotem. Zaliczyłem również papieroska. I powiem wam, że obejrzałem na fejsie bardzo nieprzyjemny filmik. I powiem wam, zastanawiam się, skąd w ogóle takie się filmiki biorą. Teraz wam mówię, o co chodzi. Sorry, drapam się po oczku. Drapię. Filmik wyglądał tak, że były cztery laski. Dwie jakieś takie dres... Koniec. Okej, Boże, już się bałem, że to już koniec gry. Jezus Maria. Gdzie my teraz jesteśmy? The Queen Athena, coś tam. Centralnie strasznie podobnie jak w Tomb Raider 2, też tak się zaczynało. Były dwie jakieś dresówy i dwie jakieś laski takie po prostu troszkę inaczej ubrane, które sobie po prostu sobie siedziały. Te dwie dresówy zaczepiały i słuchajcie, nagrywał to koleś. Nie wiem, czy chłopak jednej z tej klasek. Rozumiecie? Na kurwa... Przepraszam za kurwa, ale na Facebooku umieścili filmik, w którym dwie laski centralnie napierdalały tamte laski po twarzy, kopały je i tak dalej. Powiedzcie mi, co jest nie tak z tym światem? Bo ja tego naprawdę nie rozumiem. Jak można, po pierwsze, w ogóle tak się zachowywać, żeby dwie laski, które po prostu nic sobie nie robią, gadają, tak? Napierdalały pozostałe dwie laski. Znaczy, te dwie dresówy, tak?
Dlaczego my jako ludzie potrafimy być takimi zwierzętami? To jest ok. O Boże, tu mi się tlen kończy, kurwa. Przepraszam. Cholera, czekajcie, muszę po tlen czerpnąć. Co jest nie tak z ludźmi? I jeszcze, co prawda był to, wiecie, filmik udostępniony w formie coś tam, wiecie, że trzeba złapać tę osobę, etc., etc., ale... Ale to jest masakra, że jeszcze ktoś coś takiego nagrywa. Nie rozumiem, naprawdę. Wiecie, okej, może ja jestem bardzo łagodną osobą, bo... Okej, raz mi się, słuchajcie, zdarzyło uderzyć kolesia. Przy okazji dzięki temu złamałem palec, ale to dlatego, że ktoś mnie po prostu zaatakował. Ktoś mnie uderzył po prostu na ulicy i ja tej osobie oddałem. To się da otworzyć, czy nie? Ale w życiu nie zaatakowałbym osoby, tak po prostu, które sobie siedzą, wiecie, bo to się zaczęło od jakiejś tam głupiej zaczepki, nie? Jak trzeba mieć za przeproszeniem nasrane w bani, żeby coś takiego zrobić? Żeby... A, tu jest dźwignia, okej. To słuchajcie, to złapie tlen. Straszne to jest. Tym bardziej, że w ogóle żyjemy... Niby... Zaznaczam, tak psują. No, klateczki, wracajcie. Cały czas. No, świetnie. Cały czas się nagrywało. Przepraszam was, ale... Nie widziałem, że się nagrywa, bo coś mi tutaj komputer szaleje, słuchajcie. Oj... Przepraszam. Słuchajcie, zrobię cięcie znowu. Że masakra, komputer mi tak przycina. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Żyjemy w czasach, w których podobno wszystko można, podobno każdy może być kim chce, czy jesteś gejem, czy jesteś transseksualny, czy jesteś lesbijką, czy cokolwiek nasza kochana matka natura wymyśliła. A jednak do tej pory spotykam taką okropną, niepotrzebną falą nienawiści na tle religijnym. Mówię o kwestii chrześcijan, którzy nienawidzą gejów. Ja mówię na treści muzułmanów, którzy nie cierpią praktyki. Nie zawsze tak jest, absolutnie. Tutaj nie mówię, że tak jest zawsze.
Ale czy ty mogłabyś się przestać wyginać bez sensu?